jesteśmy tutaj na Sielpi. Skąd na to plan? Przede wszystkim wiemy, z jak ciężką sytuacją się spotkali ci ludzie. Staramy się w taki sposób, jaki możemy pomóc, tak? Wiem, że to jest gdzieś tam kropla w morzu potrzeb, ale może chociaż w ten sposób będziemy w stanie choć na chwilę pozwolić im zapomnieć o tych złych rzeczach i poprzez sport odciągnąć ich od tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą naszą. Jesteśmy na etapie odwiedzania wszystkich szkół w gminie Końskie, jak i również przedszkoli. Zaczęliśmy również współpracować z przedszkolami i będziemy chcieli również wyjść szerzej poza gminę, na cały powiat, ponieważ docelowo chcemy, aby w Końskich powstał ośrodek skupiający najlepszych chłopców z całego powiatu. Wszystkie dzieciaki otrzymują karnety na mecze drużyny seniorów. No i efekty tego widać już na pierwszych meczach rundy wiosennej, bo pomimo tego, że może jeszcze ciepło na dworzu nie jest, to frekwencja na meczach jest dużo ponad przeciętną. Myślę, że w okolicach 300-400, a na pierwszym meczu może i nawet więcej osób na stadionie. Kierowca pyta: panie, nada się ten mój? A ja mówię: ale który pana twój? No z Kielc jest chłopak. Ja mówię: ale ja pana nie jestem, ja nie wiem kto, ale nada się do czwartej ligi? A ja mówię: o, jak? No zobaczy go pan? Ja mówię: ja to nie będę patrzył, ale bliski zobaczy. Bliski ten z korony, no ten. To ja dzwonię, numer telefonu wziął, dzwonię, mówię, nawet mieszkanie, mówię, w Końskich jest. I mówię: może grać, tylko musi się nadać. Mówię: a jak nie, to będzie grał w juniorach. Wypuściłem mu sygnał, kolejka, wiesz, na rondzie była, wiesz, samochody trąbią, a my barierę uskuteczniamy. To jest używa reklama. Będziesz człowiekiem od transferów po prostu i ja nawet skautem. Skautem osiedlowo. Skautem, ale nawet nie muszę chodzić, sami się zgłaszają. No właśnie mówię, tylko się postawimy cię gdzieś. Ty, w dzień trzeba targowy. Też pomyśleć też z tymi dziećmi, ty. Bo na tym MOPS-ie byłem teraz, graliśmy w piłkę dwa dni temu. I wiele tych dzieci nie ma jak się dostać. Wiem. Chciałem, byśmy gdzieś poszli do tych rodziców może. By to zorganizować jakieś. No ja jakby ja to też była, o tym myślałem. Jakby to było na przykład jakaś godzina. Cześć. Bo te moje stare to już chodzą z buta. To bym mógł ich zawsze zwozić, ale to żeby, wiesz, nie wozić powietrza, tak? Zrzutniczy do Zera Walkowerem z Lubrzanką Kajetan. Proszę państwa, jeszcze poinformować, że najbliższą szorę jest to już tylko piękne, o godzinie 17 podejmować będziemy piłkarzy Wielkiej Małopolski. Przypominam, najbliższą szorę. A teraz przywitajmy piłkarzy i młodych zawodników kładniących na boisko. Karali Gorgini. Raz!
piłkarzy. Stają w telefonice. Strzelcem bramki Bartosz Szymowski. Jest 40 minuta meczu. Dzięki. Świetny mecz, Łukasz. Tak trzymaj, świetny mecz. Łukasz, świetny mecz. Świetnie. Zobaczcie, myślałem, że się szyknie. Cały czas dążyliśmy do strzelenia bramki i udało się po stałym fragmencie, gdzieś tam dobrze zamknąłem, dołożyłem nogę. No, wygrywamy 2-0 na ciężkim terenie i to cieszy. No i tyle w sumie. No. A co było kluczem do zwycięstwa? No, na pewno nasza mądrość piłkarska. Tak? Na takim boisku, jak tutaj, jak wspomniałem, że super boisko, no to widać było tą naszą mądrość piłkarską. Może, nie wiem, doświadczenie większe zespołu, także tutaj na pewno to zadecydowało. My wyszliśmy może trochę za bardzo spięci, nie wiem, brakowało luzu. Wydaje mi się, że było parę sytuacji, kiedy można było piłkę przyjąć, przytrzymać lepiej i wtedy wyjść z kontrą. Chyba dobrze dosyć się przesuwaliśmy w defensywie jako cały zespół, ale czasami brakowało, nie wiem, takiego agresywnego doskoku, wtedy, kiedy faktycznie można zaskoczyć rywala, jakieś wymienić 2-3 szybkie podania. Mamy szybkie skrzydła, ale z tego za bardzo nie skorzystaliśmy. Przez to, że tak jakby musieliśmy się bronić całą drużyną, to czasami brakowało tej świeżości, żeby przysprintować i faktycznie móc zaskoczyć. Choć na pewno była jedna super akcja, no nawet chyba dwie. Jedną miał Patryk Raczyński, podał do Kevina, tam było blisko. Później chyba Kuba Banasik. Także no, dało się zaskoczyć. Na pewno Stary też kontrolował dosyć pierwszą połowę. W drugiej mieliśmy taki fragment, kiedy faktycznie zaczęło nam się coś tam lepiej układać, no ale chyba trochę brakowało argumentów. Po strzeleniu na 2-0, jak Star trafił tą bramkę, to już po prostu mecz, wydaje mi się, że pod pełną kontrolą, brakowało nam trochę sił. Mecz, bym powiedział, że pod naszą kontrolą. Jedyne zawirowanie, jakie mieliśmy, to dwie sytuacje Neptuna, kiedy wybronił raz bramkarz sytuację, można powiedzieć, taką sam na sam z ostrego kąta. Druga zawodnik oddał może taki troszeczkę zbyt lekki strzał. Poza tym piłkarsko uważam, że mieliśmy dzisiaj przewagę, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji. Zagraliśmy bardzo mądrze w defensywie. I tak naprawdę po strzeleniu pierwszej bramki byłem dzisiaj już spokojny o to nasze zwycięstwo. Dołożyliśmy drugą bramkę. Życzyłbym sobie rozgrywania meczów na takiej murawie, bo to uważam daje nam dużo argumentów na grę z pierwszej piłki, na grę piłek za linii obrony, piłek prostopadłych, także dużo tych elementów, które trenujemy na treningu, dzisiaj po prostu nam wychodziły. Neptun taki słaby, czy Star taki mocny? Trudno powiedzieć. Na pewno zmierzyliśmy się dzisiaj z zespołem, który bardzo dobrze operuje piłką i bardzo dobrze sobie z nią radzi, więc dlatego na pewno przed tym spotkaniem mieliśmy swój pomysł na tą grę. Niestety jeden błąd, który popełniliśmy w kryciu, spowodował bramkę na 1-0 i ta nasza
te nasze założenia trochę się musiały zmienić, bo musieliśmy się trochę bardziej otworzyć, ale na pewno mieliśmy pomysł na to spotkanie, chcieliśmy się dobrze wybronić i skontrować w poprzednich spotkaniach, to wychodziło nam nieźle, brakło nam dzisiaj skuteczności, bo jak sobie przypominam ostatni mecz, który tutaj rozegraliśmy, ta skuteczność była na bardzo wysokim poziomie, dziś tego się nie udało zrobić, ale na pewno, tak jak powiedziałem na wstępie, graliśmy z bardzo dobrym i solidnym zespołem, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, doświadczonym. Czy zawodnik w środku pola przewyższa chyba umiejętnościami pozostałych i to było widoczne na placu. My trochę zbyt bojaźliwie podchodziliśmy do tego spotkania, jeśli chodzi o odbiór piłki i o operowanie później nią dalej, więc no, tak się musiało zakończyć. Gratuluję, życzę powodzenia i sukcesów. Znamy się z Tadziem długie lata, graliśmy razem kiedyś w piłkę, więc mam nadzieję, że też będę się cieszył z tego, że osiągnie sukces akurat z tym swoim zespołem na dzień dzisiejszy. Jeszcze! Ław wysoko! Chodź Patryk, chodź bliżej! Teraz! Strzela! Państwa 1-0. Ścinaj. Głowy do góry, panie. Trzeba z skutecznością popracować. Ej, Karwoci! No czysta matematyka. Ty bardziej ale szkoda tak, murawy. Ale, na przykład, ale szczerze to tak idąc z tym Tokiem, to powinniśmy zrobić szczerze, mieć pierwsze miejsce, awans zrobić, bo patrz, my wygraliśmy z Murawią, a Murawia wygrała w Pucharze ze Starem, nie? A, to dalej tak obliczamy. Czyli powinniśmy podzielić to z Murawią. Czy gramy parę no ze Starem. I prowadziliśmy w Pucharze z Kołoną, nie? To już w ogóle. Prowadziliście w tym mecie? Gry w trzech zespołach na utrzymanie na połówce jednej ograniczonej. Trochę, żeby nie było takiego dużego placu, będziemy grać 10-5 na utrzymanie, strata, przejęcie, następni i tak dalej. I później przejdziemy do trzech ćwiczeń. Nie mamy dzisiaj drugiego golkipera, więc będziemy obsługiwać tylko jednego. Trzy ćwiczenia zakończone strzałem, rozbieganie i po wszystkiemu. Już macie? Nie macie nic? Nie,
jest. No na marana patrzy na kapiega, kapile rzut. Piątki! 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 Janek, Janek, Janek! Jeden, 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 jeden! Macie ja tu? Dzięki mały, myślałem, że na tym wszystko operuję. Sześciu zakłada koszulki, pięciu zakłada koszulki i pięciu bez koszulek. Nie, cała, cała! Paszka, chodź! Dobre, szybciej! Brawo! Cały fut! Mocniej jeszcze kiedy. Nie? Chodź, Blaszka! Dobra. 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 Dobra